Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy wyniki wyborów politycznych mają bezpośredni wpływ na rynki finansowe. I tutaj, by specjalnie nie przedłużać, będziemy skupiać się głównie na aspekcie rynku polskiego, ale też nie sposób nie wspomnieć o innych, bardziej dojrzałych rynkach finansowych i w innych miejscach, tak w innych państwach ulokowanych. A więc, tak konkretnie i do rzeczy. Za powiązanie rynku finansowego z wynikami wyborów przede wszystkim odpowiadają te bardziej rozwinięte gospodarki i państwa świata. To najbardziej popularnym wpływem i tym, na który najwięcej osób zwraca uwagę, jest wpływ stanowiska, tak, i usunąć go z pozycji prezydenta, no to musi doprowadzić do dużych spadków na rynkach finansowych. Natomiast z drugiej strony, jeśli Trump chce się utrzymać przy władzy, no to bodajże za uszy, ale musi trzymać ten rynek, przynajmniej do okresu wyborczego, żeby on nie spadał. Skąd to powiązanie? Otóż dużą grupą wyborczą w, w każdym państwie jest grupa 65, plus, czyli te osoby, które już są w wieku emerytalnym i najprawdopodobniej Pobierają świadczenia. No i idąc dalej, jest to swego rodzaju grupa wyborcza, na której każdej partii zależy. I teraz w przełożeniu Ameryki, i biorąc pod uwagę ten aspekt, to faktycznie ma to wpływ. Ponieważ tam zdecydowana część z wypłacanych świadczeń pochodzi z rynków finansowych i z różnych instrumentów, w które były lokowane te pieniądze podczas tej aktywności zawodowej obecnych emerytów. Natomiast w aspekcie polskim takiego powiązania nie ma. I pomimo, iż taki aksjomat gdzieś tam e, krąży, to jest to swego rodzaju ciekawostka, e, której jednoznacznie nie da się udowodnić. Nawet jeśli byśmy mocno poszukali i popatrzyli, jak to wyglądało, to można jasno stwierdzić, gdzieś taka mapka kiedyś krążyła po internecie, że w okresach, kiedy w Polsce rządziły. Partie, które mianowały się tym bardziej aspektem progospodarczym, czy ich okres rządów przypadał na okres kryzysu, tak, dla polskiej giełdy, natomiast te o zabarwieniu socjalistycznym im przypadało w udziale ten aspekt, albo okres bardziej. Prowzrostowe, tak? A więc, a więc to jest nawet można powiedzieć wręcz przeciwnie. Natomiast przekładając już to na takie bardzo konkretne przyczyny, dlaczego tak uważam, ponieważ system emerytalny w Polsce jest systemem repartycyjnym, czyli polegającym na tym, że osoby aktywne zawodowo w chwili obecnej w postaci składek wpłacają pieniądze do wspólnej puli, która jest ulokowana w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ja wiem, że. To brzmi te, w teorii, bo oni tam większość tych pieniędzy nie posiadają i muszą się utrzymywać z różnego rodzaju subwencji, ale weźmy ten taki wzorzec, tak? Zachowajmy. A więc ludzie aktywni zawodowo wpłacają w postaci składek pieniądze do wspólnej puli, do zakładu ubezpieczeń społecznych, natomiast ten z tych środków wypłaca subwencje. A w zasadzie emerytury osobom, które w tym momencie przeszły już na emeryturę, bądź też na tej emeryturze się już od wielu lat znajdują. I tutaj jedynym problemem w tym wszystkim, a myślę, że naj, takim największym, bo nie jedynym, bo mamy jeszcze różne rodzaje inne ryzyka, ale, ale takim, je, takim najbardziej transparentnym problemem jest demografia. Tak? Czyli chodzi o to, żeby ludzi aktywnych zawodowo było więcej od osób, które są już w tym okresie ponad 65 roku życia. Tak? Czyli którzy są już nieaktywnie zawodowo. I póki ten bilans, stosunek ludzi aktywnych do ludzi nieaktywnych jest utrzymywany w odpowiedniej ilości, to jest ok. Ale szczerze mówiąc. Statystyki pokazują, że nie jest ok, i cały czas ten bilans pogarsza się, nam, że wydłuża nam się życie, w związku z czym więcej osób pobiera świadczenia niż jest liczba osób, które na te składki łoży pieniądze. Dlatego też zaczęliśmy tutaj romansować, bo nie ma tutaj jakiegoś konkretnego założenia, a ja wszystkie te, które były do tej pory i były usankcjonowane ustawą po prostu zweryfikowała ich rzeczywistość. Mam na myśli na początku OFE, tak, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, gdzie była, było to założenie kolejnego filara do naszych ubezpieczeń i niewiele z tego zostało. Mamy też rachunki indywidualne, już takie, na które indywidualnie możemy się decydować. Nie ma tutaj żadnego ustawowego przymusu, czyli IKEX. No i ostatni hit, czyli pracownicze plany kapitałowe, które mają być tym kolejnym filarem naszego ubezpieczenia na ten starszy okres naszego życia. Niemniej jednak, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, Zakład Ubezpieczeń społecznych nie lokuje żadnych pieniędzy w aktywa w postaci instrumentów finansowych ulokowanych na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też to, czy ten rynek wzrasta, czy ten spada, naszym emerytom tak naprawdę na tym nie zależy. Biorąc bardziej już dosadnie i precyzyjnie, to też kolejny element to jest taki. Że w Polsce nie mamy jeszcze takiej zbudowanej kultury i świadomości tego, że powinniśmy odkładać pieniądze na stare lata. Tam może gdzieś ktoś odkłada, ale zdecydowana większość z nas żyje z dnia na dzień. Idąc dalej, jeśli myślimy też o tej naszej aktywności gospodarczej w postaci inwestowania swoich oszczędności na rynkach finansowych, to również na tym tle nie wyglądamy jakoś tak atrakcyjnie, ponieważ w statystyka z 2018 roku faktycznie tych kont mieliśmy założonych trochę ponad milion, ale tylko 27% z nich było aktywnymi. Reszta to są konta, które gdzieś tam kiedyś zostały założone, podziała się na nich jakaś historia i zdecydowana większość z nich po prostu funkcjonuje na zasadzie tego, że jest ale nic się z nim nie dzieje. Paradoks też. E, ostatnio rozmawiałem z pewnym inwestorem, który ma dostęp do takich e, informacji, i okazuje się, że tymi najbardziej zyskownymi kontami są e, te, których właściciele albo nie żyją, albo całkowicie o nich zapomnieli. Tam faktycznie są te największe zyski. Oczywiście nie nominalnie, ale procentowo. Tak? że Ktoś kupił jakieś akcje za jakiś tam niewielki kapitał i po prostu zwyczajnie o tym zapomniał. Albo też uległ jakiemuś wypadkowi, jakiemuś nieszczęściu, zmarł, a rodzina nie wiedząc o tym nic z tym nie robi. Tak? Ale wracając do tematu. Nasza aktywność na rynkach finansowych jest na tyle mała, że również nie przekłada się to na to, żeby naszemu rządowi mogło zależeć na tym, żeby było coś dobrego w naszej na, i, i działo się dobrego na rynkach finansowych. Tak, a więc, a więc tutaj, by całkowicie rozprawić się z tym mitem, to jednoznacznie chciałbym to podkreślić: że wybory w Polsce nie mają większego wpływu na rynek finansowy. Tak, bo też trzeba tutaj od, odróżnić rynek ten gospodarczy, tak, czyli realną gospodarkę od rynków finansowych. I jeszcze w dwóch zdaniach o systemie emerytalnym w Stanach Zjednoczonych. Tam tutaj faktycznie tamten system finansowy wcale nie jest idealny, ale zdecydowanie lepiej przedstawia się tam sytuacja niż u nas, ponieważ Rządy są na tyle świadome, że dbają o to, żeby ta aktywność zawodowa, a w zasadzie liczba osób w tym Uczestnicząca znacząco się zwiększała. Stąd też różnego rodzaju działania o tym, żeby jak najwięcej tych emigrantów do tego systemu dołączać w taki czy w inny sposób tak? I, i zachowywać tą ich aktywność. Myślę, że też wynika to z tego, że większość z tych ludzi nie ma świadomości, że po jakimś tam określonym upływie czasu mogą nabyć jakiegoś, jakieś świadczenia i zwyczajnie o tym zapominają. W momencie, kiedy ktoś przyjeżdża na 6-7 lat do jakiegoś państwa, tak jak emigracja chociażby Polaków do Anglii, a potem wraca do Polski, tak zapominając o tym, że jeszcze gdyby spędziło kolejne 3 albo 8 lat i płaciło składki, to wtedy też nabywa takie świadczenia. Kolejnym elementem jest również ta świadomość, i połączenie tych tylko filarów, bo system repartycyjny, czyli taki, w którym ludzie aktywni zawodowo wpłacają pieniądze do wspólnej puli i potem z tej wspólnej puli wypłacane są one osobom starszym, w Stanach stanowi około 40%. Wszystkich pieniędzy, które potem wypłacane są w postaci emerytur. Natomiast zdecydowanie większy aspekt i wpływ, i większą popularnością cieszą się programy typu 401k, czyli takie, do których ludzie sami wpłacają pieniądze. Oczywiście one nie są tam opodatkowane, tylko tą kwotę, o którą wpłacili, mogą sobie odliczyć od rocznego podatku, ale potem te pieniądze poprzez różnego rodzaju zarządców profesjonalnych są inwestowane w różnego rodzaju aktywa, znajdujące się na rynkach finansowych. No i tutaj bardzo łatwo jest połączyć fakty, tak, że ludzie, którzy. Część swojej przyszłości mają ulokowane na rynkach finansowych, będą utożsamiali ten rynek finansowy z działaniami rządu. I stąd też ten rząd dba o to, żeby ten rynek cały czas utrzymywać w fali prowzrostowej i żeby tam nic takiego dynamicznego się nie działo, choć też no, przed różnego rodzaju spadkami nie idzie się ustrzec i, i wtedy zwyczajnie no, w świecie na kogo wypadnie, na tego bent, tak? I, I chyba tyle na ten temat. Podsumowując, w Polsce ja bym nie wiązał wyników politycznych, wyborów z tym, co będzie działo się na giełdach papierów wartościowych, natomiast w innych państwach, tych bardziej rozwiniętych, już tak. I chyba tyle na ten temat. Jeśli masz jakieś swoje przemyślenia, to zachęcam do ich zapisania w formie komentarzu pod tym nagraniem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam do subskrypcji tego kanału. No i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć! Witam cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Salamucha i to ja jestem autorem i będę głównym prowadzącym kurs, do którego zakupu serdecznie cię zachęcam. Ja sam inwestuję na giełdzie pod przeszło 14 lat, a wiedzę, którą się tutaj w tym kursie z tobą podzieliłem, uważam za bardzo praktyczną no i opartą o moje doświadczenia rynkowe. Jest wiele powodów, które mogłyby Starać się przekonać Ciebie do zakupu tego kursu, jednak ja się podzielę z Tobą kilkoma, które uważam za te, które przynajmniej w mojej ocenie są jednymi z ważniejszych. Przede wszystkim jest to kurs kompletny: od A do Z przeprowadzę Cię przez wszystkie kanały związane z postrzeganiem spółki, czytaniem jej wartości, czyli szeroko pojętej analizy fundamentalnej i przejściem do już indywidualnych zasad pod inwestowanie w oparciu o dywidendy i zyski płynące z wypłacanych dywidend przez spółki. Kolejny bardzo ważny element tego kursu to jest jego praktyczność, czyli niemalże od razu wiedzę, którą uzyskasz z tego szkolenia będziesz mógł zastosować w praktyce na giełdzie. Uwierz mi, ponad 7 lat uczę tego rzemiosła innych inwestorów, a więc wiem co mówię. Przygotowałem również dla Ciebie specjalny bonus w wartości 50 dolarów, o których szczegółach już więcej dowiesz się z samego kursu, a więc popatrz jest to bonus, który wielokrotnie przekracza cenę, którą zapłacisz za to szkolenie, a więc już choćby z tego powodu możesz uważać, że ta inwestycja na pewno ci się zwróci. No i najistotniejszy chyba element, który daje ci też sam operator tego kursu, czyli platforma Udemy. Przecież masz 30 dni na zwrot tego szkolenia, więc jeśli by coś nie pasowało, przecież możesz zwyczajnie zwrócić to szkolenie, a oni ci zwrócą Twoje zapłacone pieniądze. A więc mówiąc. Bardzo otwarcie, zero ryzyka, spróbuj, sprawdź. No i mam nadzieję do zobaczenia na kursie. Pozdrawiam Paweł Salomuch. Cześć.